Cześć, witam Was na kanale OZiTech. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować trzy kamery IP z funkcją śledzenia, ale bardzo różniące się od siebie pod wieloma względami. Zapraszam do oglądania. Dobra, rozpakujmy sobie kamery, więc zacznę od kamery z zoomem. Jest to oczywiście instrukcja, jak standardowo w innych kamerach, kołki, zaślepka na kabel LAN, ale to nam na razie niepotrzebne. Ważna jest kamerka. Kamera posiada dwie anteny, więc możemy ją łączyć po Wi-Fi. I ta kamera akurat posiada również zoom optyczny 4 razy. To jest pierwsza kamerka. Może teraz w takim samym pudełku pokażę Wam kamerkę. Też z funkcją śledzenia. Wygląda tak. Obie kamery wyglądają w ten sposób. Ta kamera nie posiada slotu na kartę pamięci. Ta kamera posiada slot na kartę pamięci. Tutaj, w tym miejscu. Tak więc dodatkowo można włożyć kartę i ona może działać bez rejestratora. No tą, jeżeli chcecie nagrywać, to albo pod rejestrator, albo właśnie pod komputer. Natomiast posiada funkcję śledzenia, ale też nie posiada zoomu. To są różnice między tymi kamerami. I ostatnia kamerka. Jest to dużo mniejsza kamerka. Więc ostatnia kamera wygląda w ten sposób. Też posiada slot na kartę pamięci. W tym miejscu możemy włożyć. Ale też posiada właśnie funkcję śledzenia, można tylko i wyłącznie ją połączyć po Wi-Fi. Jak widzicie, nie ma kabla LAN i zasilanie jest 5 V, tak, przy tej kamerze. Więc nie przedłużymy tego zasilania, bo jeżeli przedłużymy, no to kamera nam się nie uruchomi. Więc jeżeli chodzi o tą kamerkę, to musimy znaleźć gdzieś zasilanie przy kamerze. I właśnie ta kamera będzie też do wygrania. Więc co trzeba zrobić, żeby wygrać tą kamerę? Zobaczycie później. Oglądajcie do końca. Dobra. Jeżeli chodzi o te kamery. No tutaj prosta sprawa. Podłączamy pod rejestrator, bądź też pod komputer. Dodajemy kamerkę. I w instrukcji tak naprawdę mamy informację, jak ją dodać. Czy też możemy sobie ustawić na funkcję śledzenia, tak żeby podążała za ludźmi. Dodatkowo ma presety automatyczne, to jest bardzo ważna rzecz. Tak samo ta również posiada presety automatyczne. Ta mała nie posiada presetów automatycznych, żebyście wiedzieli o tym, tak? Także ona nie ma tych presetów automatycznych, ale powiem szczerze, że bardzo fajnie podąża za ludźmi. Jeżeli ktoś taką kamerkę będzie chciał wygrać, no to naprawdę polecam. Ze względu na to, że ta funkcja śledzenia naprawdę bardzo dobrze działa w niej. Ale to zresztą zobaczycie w dalszej części odcinka, ponieważ mam właśnie tą małą kamerkę i tą kamerę zainstalowaną już na dworzu w ramach testu, także zaraz zobaczymy, jak wszystko działa. A tutaj chciałbym Wam pokazać, jak właśnie uruchomić tą kamerę, tak? Podłączamy. The system is starting up. Jak słychać, kamera się uruchomiła, starting up. I będzie się obracać. System startup completed. System wystartował. Więc tak, kamera już jest uruchomiona. Ale jeszcze teraz tak. Otwieramy sobie aplikację P6S Lite. Otwieramy i musimy się zalogować. Tak? Jeżeli nie macie konta, no to trzeba tutaj zarejestrować sobie konto. Wybieramy International. Potem region, tak? Europa. No i szukamy Polska. Poland. Następny. Adres e-mail wpisujecie, pobierz kod i teraz kod został wysłany na adres e-mail. Welcome to Cloud Pro będzie właśnie kod, tak? W moim przypadku jest to kod ten. Kopiuję sobie, przechodzę do aplikacji, wklejam kod. Hasło muszę wpisać. Hasło do tej aplikacji, nie? Tak? Nie do kamery. To jest hasło do aplikacji. Musicie pamiętać to hasło, bo jeżeli zapomnicie, to się nie zalogujecie do chmury. Robimy zarejestruj. Udana rejestracja, podajemy swój adres e-mail i hasło, które przed chwilą wpisaliśmy. I robimy zalog. Jesteśmy zalogowani. Robimy dodaj kamerę, dodaj urządzenie Wi-Fi. Następny.
Użyj sieci dystrybucyjnej punktu dosypowego AP. Wybieramy to. W tym momencie wyszuka nam właśnie tą kamerkę. Jak widzicie, tutaj już jest. Klikamy na to i tutaj zezwól. Zezwoliliśmy. Musimy chwilkę poczekać, aż przełączy się właśnie na to Wi-Fi. I w tym momencie łączymy naszą kamerę z siecią Wi-Fi, tak, którą chcemy. Załóżmy, połączymy sobie biurem rachunkowym i potwierdzamy. Zezwól. Wi-Fi is connecting. Please wait. I kamera jest łączona właśnie z Wi-Fi. To jest tak naprawdę jeden ze sposobów łączenia tą kamerę. Gdyby się nie udało, to za chwilkę Wam pokażę drugi Wi-Fi sposób. Connection successful. I kamera jest już połączona, jak słyszeliście. I mamy już kamerę dodaną. To jest właśnie jeden z prostszych sposobów dodania tej kamery. Druga metoda. Usuńmy tą kamerkę. Usuń. Musimy ją zrestartować do ustawień fabrycznych. Restartujemy przyciskiem. The system is resetting. Drugą metodą łączymy się bezpośrednio z kamerą. The system is dialing up. Czyli wchodzimy w ustawienia telefonu i tutaj pojawi nam się sieć Wi-Fi kamery. System startup completed. Pokazuję Wam dwie różne metody ze względu na to, że różne telefony różne telefony zezwalają na różne uprawnienia, więc jeżeli pierwsza metoda nie zadziała, to ta druga na 100% zadziała, tak? Jest to dłuższa metoda, ale skuteczna. Więc tak, łączymy się z siecią Wi-Fi kamery. Połączono, brak internetu. I teraz właśnie tutaj musimy wejść w PS6 Lite, tak? Otwieramy aplikację i klikamy połączony hotspot. Wybieramy sobie to. Klikamy dalej i mamy kamerkę dodaną, ale tylko lokalnie, tak? Nie ma na razie na naszym koncie i nie mamy połączoną kamerę z Wi-Fi, więc tutaj u góry macie takie kropeczki. Klikacie na te kropeczki i ustawienia Wi-Fi klikacie. Wyszukuje nam, wybieramy swoją sieć, potwierdzamy i kamera łączy się z naszą siecią. Pamiętajcie, że... Pamiętajcie, że kamerę możemy połączyć tylko z 2-4 GHz siecią Wi-Fi, nie 5 GHz. To jest bardzo ważna rzecz, że wiele osób ma już w tym momencie dwie sieci Wi-Fi, 2, 4 i 5 GHz. Stąd też nieraz jest pod tą samą nazwą, te dwie sieci pod tą samą nazwą i trzeba wtedy rozgraniczyć te dwie sieci. Żeby nie było tak, że macie i 2, 4 i 5 GHz pod tą samą nazwą, kamera Wam się nie połączy. Dobra, i teraz kamera, słyszeliśmy, była połączona, więc z tego wychodzimy już. Tak, robimy potwierdź. Otwieramy. Łączymy się z naszym routerem. Jeżeli jesteśmy połączeni z routerem, możemy się zalogować. Łączymy się, logujemy się do chmury. Jesteśmy zalogowani. Klikamy plusik. I dodaj urządzenie sieci LAN. I tutaj znalazło nam kamerkę. Jak widać, ma adres 192.168.8.99. I tu mam drugą kamerę, która jest już na dworze połączona. I właśnie tamta kamera ma 8.98. Stąd wiem, że ta dostała 99 adres. Wybieram ją. Nazwę urządzenia oczywiście wpisuję. Obojętnie jaka. Tak, kamera 1. Zapisuję u góry. I mam już też dodaną, tak? Także są dwie, a nawet trzy metody, bo jeszcze możemy po kablu kamerę na chwilę połączyć. I jeżeli połączymy na kablu kamerę, też bierzemy plus, dodaj urządzenie LAN. I wtedy, jak już dodacie sobie kamerę, możecie właśnie tutaj u góry, klikając na te trzy kropki, wybrać ustawienia Wi-Fi i połączyć ją z siecią Wi-Fi, tak? Także nie idzie nie połączyć tej kamery. Mamy trzy metody. I te trzy metody no, na 100% są skuteczne. No ale dobra, mamy naszą kamerkę i teraz tak, dodaną mamy kamerkę. Tutaj oczywiście mamy odtwarzanie plików z karty, no, akurat w tej kamerze nie ma karty, ale zaraz Wam dodam kamerę, którą mam na dworze, więc będę pokazywał już na tamtej kamerze. Jeżeli chodzi o połączenie tej kamery, tak, z siecią Wi-Fi, spokojnie można połączyć, jak nie pierwszą metodą, to metodą drugą też jak najbardziej połączycie tą kamerę. Jedyny minus właśnie tej kamerki to jest zasilanie. Zasilanie jest 5-woltowe, niestety, więc musicie właśnie gdzieś
gniazdko znaleźć gdzieś blisko. No i ten kabel nie jest za długi. No nie wiem, może metr ma, spokojnie. Także no gdzieś musicie na takiej odległości znaleźć zasilanie do tej kamery. I wtedy dopiero połączyć się. Także ta kamera jest do wygrania. A co trzeba zrobić, żeby wygrać tą kamerkę? Należy napisać komentarz, dlaczego akurat ty potrzebujesz właśnie kamery z funkcją śledzenia. Bardzo ważna rzecz. O tej funkcji śledzenia musicie napisać w komentarzu, żeby wziąć udział właśnie w losowaniu tej kamery. I najfajniejszy komentarz wybiorę właśnie już osobiście. Tak, 26 akurat wypada niedziela, więc w niedzielę wyniki konkursu odnośnie tej kamery. Zapraszam właśnie do pisania komentarzy i powodzenia. Wróćmy teraz do naszej kamerki. A więc tak, usunę tą kamerkę. Usunę urządzenie, kontynuuj. I dodamy sobie kamery, które już posiadam. Plusik, wyszukaj urządzenie w sieci LAN. Tamtej już kamery nie mam podłączonej. Więc wyszuka mi tylko jedną, tak? Właśnie tą. I tutaj napiszmy sobie kamera 5V. Ponieważ ona ma zasilanie 5V, stąd też będę wiedział, że o tą kamerę chodzi. Mamy dodaną. Teraz dodam sobie kamerę z zoomem. Mamy dodaną. I teraz właśnie pokażę wam na przykładzie tej kamery ustawienia. Więc tak, no tu jest wszystko po polsku, także nie ma tutaj wiele co tam pokazywać, ale parę rzeczy wam pokażę. Więc ustawienia, ważna rzecz, żeby właśnie w humanoidzie włączyć śledzenie humanoida. To jest tutaj. Jeżeli domyślnie jest ta funkcja wyłączona, więc nie będzie kamera podążać za człowiekiem, więc wchodzimy właśnie tutaj w ustawienia i śledzenie humanoida i tutaj włączamy właśnie tą opcję. Następne rzeczy, no to jest tutaj czas. No czas musimy właśnie zaktualizować. Szybkość PTZ jest domyślnie ustawione na 5, natomiast można ustawić na przykład na 10, wtedy obrót kamery będzie bardzo szybko, tak? Działał, zaraz wam pokażę. Ustawiliśmy na 10, wchodzimy sobie i zobaczcie. Idzie bardzo szybko, tak? Jeden obrót i mamy poobracany, tak? Jeżeli chcemy zmniejszyć, robimy ustawienia, tak, więcej. I tutaj szybkość PTZ zmieniamy na 1 na przykład. I teraz możemy sobie dokładnie ustawić. Do tego oczywiście tutaj, jeżeli naciśniemy PTZ, mamy możliwość zoomowania optycznego. To jest ważna rzecz. I on dostraja sobie automatycznie ostrość. I cofamy zoom. Tutaj mamy ogniskową, tak, czyli tutaj mamy dostrojenie tego wszystkiego, ostrości. Tutaj są PTZ-y. PTZ-y możemy nawet z funkcji, z poziomu telefonu ustawiać. To też jest bardzo ważna rzecz, bo ta kamera i ta kamera właśnie, która nie posiada co prawda slotu na kartę i Wi-Fi, ale ta kamera też posiada automatyczny zoom. Dodatkowo w tej kamerze możemy nawet ustawić czas pomiędzy jednym presetem a drugim presetem. To jest bardzo fajna opcja. Natomiast w tej kamerze akurat nie możemy tego ustawić, czasu pomiędzy jednym presetem a drugim. To no, troszeczkę właśnie brakuje tego, ale możemy to rozwiązać w inny sposób. Ponieważ możemy sobie dodać dwa presety w jedną, na jedno miejsce i wtedy będzie na przykład 10 sekund, tak? Bo jeden preset w jednym miejscu czeka 5 sekund. Jeżeli dodamy dwa presety w te same miejsce, no to będzie 10 sekund i tak dalej. I przy tych kamerach możemy dodać aż 16 presetów. To jest bardzo ważna rzecz, bo w przypadku wcześniejszych kamer, jak wam pokazywałem, można było dodać tylko 7 presetów. Tak? Tutaj mamy 16 aż presetów. Więc pokażę wam, jak dodajemy presety. Jeden ustaw, mamy ustawione. Jedziemy w drugą pozycję.
robimy preset 2, ustaw, mamy drugą pozycję ustawioną. I teraz co zrobić, żeby automatycznie nam jeździło po tych presetach? Jest na to specjalny kod. Klikamy, wybieramy 98 i robimy połącz. I w tym momencie kamera automatycznie nam śledzi. Jak widać, jakość nie jest, że tak powiem, najlepsza, bo domyślnie jakość nie jest pokazywana w HD. Żeby to wybrać, żeby zmienić tą jakość, klikamy tutaj na dole jakość. I ustawiamy na HD. Tak. I mamy obraz, tak moim zdaniem, jak w żytew. Domyślnie będziecie mieli, jak wy pierwszy raz instalujecie aplikację, w takiej jakości. Zobaczcie teraz. Żebyście się nie wystraszyli, że ta jakość jest beznadziejna, no bo domyślnie właśnie w tej jakości będzie pokazywać. Żeby to zmienić domyślnie, musicie przejść w moje, lokalna konfiguracja i tutaj domyślna jakość wideo na żywo. Musicie zmienić z LD na SD. Niestety nie da się w HD tego zmienić, no ale to myślę, że poradzicie. Jak wyświetlicie obraz, to po prostu przejdziecie do jakość, wybierzecie HD i obraz jest brzydki. Zobaczcie. Taka jakość, później jest druga jakość i HD. No jest różnica, prawda? Dodatkowo dźwięk możecie włączyć. No bo ta kamera ma właśnie dźwięk dwustronny. Obracanie słychać. Żeby wykasować te presety, klikacie 34 ustawienia i wtedy presety są skasowane i możecie od nowa sobie ustawiać. Ważna jest rzecz, że jak ustawicie w danym miejscu, tak, no to wtedy kamera, jeżeli podąży za kimś, to wtedy automatycznie wróci do tego miejsca. No tam już wykrywa człowieka. Co jeszcze? No, oczywiście tutaj mamy głos, tak, możemy rozmawiać przez kamerę, ale to zaraz chwilkę. Odtwarzanie. Tutaj też dodatkowo mamy możliwość z karty odtwarzania tych plików. Tak, jak widać tutaj. O, wykryła kogoś. Jeżeli chcemy z poprzednich dni wybrać od nagrania, to tutaj data. To tak naprawdę wszystko jest w języku polskim, więc chyba nie będziecie mieli problemów z ustawieniem tego. Jeżeli chcecie na przykład tą kamerę z zoomem dla kogoś udostępnić, to musicie tutaj wybrać te trzy kropeczki i zarządzanie udostępnieniem. Wybieracie to i teraz macie, jak widać, 0 udostępnionych. Robimy, załóżmy, opublikuj i wpisujemy adres e-mail osoby, która na przykład założyła sobie konto w chmurze. Tak, jeżeli tutaj wybierzemy sobie daną osobę, na przykład na tym telefonie mam już, że tak powiem, utworzoną aplikację pobraną i utworzone konto, więc aby dodać sobie, wpisuję po prostu adres e-mail, na który tutaj zarejestrowałem, tak, i robię opublikuj. Udostępnienie success. I tutaj, jak widzicie, już otrzymałem informację, że mam jedną wiadomość. Masz jedną, nie czytałem wiadomości. Otwieram to i tutaj właśnie mam informację, że została dla mnie udostępniona kamera. Wybieram to, akceptuję i mam udostępnioną kamerkę. I w tym momencie, akurat na tym telefonie, jakość HD i mam jakości HD. Natomiast dzięki temu, że udostępniłem tą kamerkę, ta osoba właśnie, dla której udostępniliście, nie będzie mogła zmieniać ustawień, tak? Nie będzie wam mieszać, tak? Ruszać kamerą. Zobaczcie, PTZ, brak dostępu. Rozmawiaj, brak dostępu. Nagrywaj, tylko może lokalnie sobie nagrywać na telefon z pozycji tego, tak? Nie nagrywa na kartę pamięci, tylko na telefon, ale nie wejdzie w ustawienia. Co też jest bardzo dobre, bo nie będzie wam mieszać tutaj w ustawieniach, tak? Jeżeli widzicie, tutaj ustawień nie ma. Nawet nie będzie miała dostępu do karty SD, bo jak widać tutaj próbujemy otworzyć, też nie da rady. Więc tak naprawdę, jeżeli udostępnicie tą kamerkę, to tylko będzie miała opcję podglądu.
No i tutaj widać, mamy udostępnione jedno urządzenie, a możemy ich 16 razem udostępnić. Dla 16 osób możecie zrobić takie udostępnienie. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, niestety nie ma takiej funkcji. Możecie udostępnić nazwę użytkownika i hasło, bo też możecie dodać użytkownika i hasło, natomiast będzie miała pełne uprawnienia, będzie wam mogła zmieniać ustawienia. No to taki właśnie minus. Tutaj oczywiście też, jeżeli chcecie przekazać komuś wasze dane do chmury, to normalnie ta osoba będzie mogła się zalogować do konta waszego, tak? Wtedy ta osoba też będzie miała te same uprawnienia co wy, czyli administrator. Tak, jeżeli się zaloguje oczywiście do chmury, dobra? Jeżeli chodzi o tą kamerkę, to takie same ustawienia, tak? Mówimy o tej kamerze teraz. To tutaj macie, też możecie PTZ tak ustawiać, ale tylko i wyłącznie ręczne. Akurat ta kamera nie posiada automatycznych, czyli automatycznie nie będzie poruszała się między nimi. Natomiast jeżeli sobie bierzecie takie punkty i będziecie chcieli ręcznie do nich przejeżdżać, no to wtedy jest taka opcja. Akurat przy tej kamerze, no to nie warto tak naprawdę tych punktów dodawać. To kamerę wykorzystujemy do śledzenia, tak? Ustawiamy sobie na furtkę, jak w moim przypadku. Jeżeli ktoś będzie szedł, to ta kamerka będzie podążać za nim, co zaraz zresztą zobaczycie. Co jeszcze wam pokażę? Pokażę wam też obsługę na komputerze, zanim wyjdziemy na dwór. Więc przejdźmy teraz na komputer. Dobra, jeżeli chodzi o komputer, właśnie ta kamerka, tak, z zoomem. Mamy tutaj instrukcję do tej kamery i możemy sobie pobrać aplikację. Tak, aplikacja na komputer pobieracie sobie stąd, na PC. To jest właśnie aplikacja EasyVMS. Już mam moją pobraną i zainstalowaną, więc przechodzimy do tej aplikacji EasyVMS. Otwieramy. Tak, język polski, zaloguj się. I mamy automatycznie, jesteśmy połączeni na komputerze z tym routerem, z którym kamery również są połączone. Więc mogę sobie na przykład wybrać kamerkę, tak, dodać, dodaj kamerę. Tutaj automatycznie tak naprawdę tylko wpisujemy. Tu możemy kamera 1 wpisać, kamera 1. Robimy OK. Mamy kamerę dodaną. I tutaj na żywo przechodzimy. I mamy podgląd tej kamerki. Jak widać, w jakości też tej gorszej automatycznie pokazuje. Więc prawym przyciskiem na ekranie tutaj bierzecie strumień główny i wtedy macie automatycznie lepszą jakość. Chcecie na pełny ekran, to możecie sobie wziąć pełen ekran. Wyłączamy escape'em. I teraz co? Jeżeli chcecie ustawienia, no to tutaj robicie zdalna konfiguracja i możecie też ustawiać sobie jakieś ustawienia, tak? Ozicam.pl, nazwa wyświetlana. Tutaj możecie jeszcze zaznaczać, tak? Żeby wam... Tak naprawdę tutaj ustawienia są identyczne jak na telefonie. Więc wasz wybór. Czy ustawiacie sobie na telefonie, czy na tutaj na komputerze. Macie tak naprawdę pole do popisu. Ustawienia PTZ, tak. I inne. Nie będę wam wszystkich tych opcji pokazywał, bo no, to jest wszystko, jak widać, po polsku, więc powinniście dać sobie radę. Ustawienia nagrywania. To jest dosyć ważna rzecz, ponieważ tutaj, jak widać, ja mam motion video zaznaczone, czyli jeżeli kamera wykryje ruch, no to wtedy będzie zapisywała nam wszystko, tak? Jeżeli chcecie, żeby był zapis ciągły, musicie sobie kliknąć tutaj, czas wideo, i wtedy przeciągacie, tak, tutaj. O, zaznaczacie. Jeżeli chcecie, żeby nagrywała na wykrycie ruchu, no to tutaj klikacie, tak, i znowu zaznaczacie. I wtedy zapisujecie, potwierdź. Jeżeli tego nie zrobicie, no to tutaj niestety wam nic nie zapisze. To jest bardzo ważna rzecz. Akurat w przypadku kamery z wykryciem ruchu. Następną rzeczą to jest pobieranie plików. Więc tutaj jest takie coś jak album. Albo jeżeli nie chcecie pobierać, to możecie odtwarzać te pliki, tak? Ale to powiem szczerze, że to odtwarzanie, no to odtwarzacie z karty. I w tym przypadku będzie bardzo długo to trwało, tak? Bo to przez internet jakby działa.
Dlatego ja uważam, że najlepiej sobie pobrać te pliki. Tak, pobieramy tutaj, klikamy na album. Tu pamiętajcie, macie album lokalny, musicie wybrać zdalny, bo chcemy z karty pobrać, więc zdalnie z kamery, a nie lokalnie z komputera. Tu sobie datę wybieracie, typ pliku, wideo albo obraz, to oczywiście zdjęcie. No nas interesują pliki wideo, wybieramy. I teraz jedna rzecz. Mamy sobie taki plik, zaznaczamy go, możecie go pobrać, bądź też od razu przekonwertować do MP4. Bardzo fajna rzecz, tak? Wcześniej, powiem szczerze, że tego nie było. Zostało to zaktualizowane i w tym momencie, jeżeli wybiorę konwertuj, zobaczcie, status 100%, mam tutaj swój plik, był nazwa pliku, był z końcówką PRV, teraz jest wyjściowa MP4, zaznaczam go, przejdź do ścieżki wyjściowej. Przechodzę do folderu, gdzie go zapisało, tak? I mam swój plik. I on jest tak naprawdę w MP4 już napisany, tak? 16 megabitów waży. Otwieramy go. No akurat w przypadku, powiem szczerze, tych kamer jest to dosyć proste, tak? A akurat samochodzik sobie pojedzie. No a tu podąża właśnie. Dlatego ta funkcja podążania jest bardzo fajna, tak? Odprowadziła go do domu i wróci z powrotem w to samo miejsce, gdzie początkowo właśnie ustawiłem kamerę. I wszystko. Jeżeli chodzi o komputer, wam nie będę pokazywał. Możecie oczywiście nagrywać lokalnie, tak? Tutaj jest rozpocznij zapis. Wtedy wam nagrywa tylko na komputer. Ustawienia lokalne macie też tutaj. I tutaj wszędzie ustawiacie sobie, żeby wam zapisywało to na komputer. Ale wtedy komputer byście musieli mieć cały czas włączony. No słabo to wygląda, dlatego też najlepiej kartę do środka, tak? No chyba, że mówimy o tej kamerze, która nie posiada slotu na kartę, ale posiada właśnie presety automatyczne. No to w tym przypadku właśnie można nagrywać na komputer jak najbardziej. Jeżeli posiadacie jakiś nieużywany komputer, no to można go wykorzystać właśnie po to, żeby tutaj nagrywał. Dobra, pokażę wam teraz, jak działa właśnie funkcja śledzenia i widzimy się za chwilę. Halo. Jak widać, ta z zoomem ma dużo lepszy głos. Mikrofon zbiera dużo lepiej. Halo? Halo. Z tej odległości też zbiera. Halo? Halo. W tej kamerze z zoomem można dodać swój własny głos. Ustawienia, dźwięk alarmu. Włączamy. Syreny nie. Szczekanie psa. A zobaczymy.
jak szczeka. Teraz jeszcze wam pokażę, jak w nocy to działa. Jak widzicie, w nocy niestety funkcja podążania za ruchem nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Wykrywa mnie. Może zmienimy sobie na HD. I idę. I straciła mnie z widoku. Po prostu gubi. Tak samo w przypadku tej drugiej kamery. Teoretycznie mnie widzi. I zobaczcie, że dosyć widno jest. Tak. I gubi się. I niestety wada tego podążania, że niestety w nocy nie wykrywa. Dodatkowo to na tej kamerze możemy włączyć podświetlenie. I tutaj, jeżeli wybraliśmy koło, i jakbyśmy było ciemno, to kamera by zapaliła diody. Dobra, jesteśmy z powrotem. Więc krótkie podsumowanie. Jak widzieliście, kamery bardzo dobrze sobie radzą z podążaniem za ruchem. Jeżeli tak naprawdę nie potrzebujecie, jeżeli potrzebujecie kamerę do rejestratora, no to polecam tą kamerkę, tak? No, podłączacie i to wszystko. No, jedynie nie posiada Wi-Fi. Trzeba pamiętać, że po kablu możemy ją połączyć. No i nie posiada slotu na kartę, więc dlatego też do rejestratora jak najbardziej. Natomiast obraz tej kamery jest identyczny jak z tej, czy też z tej małej. Tak, obraz naprawdę bardzo ładny. Jedynie nie posiada właśnie zoomu, tak? Trzeba o tym pamiętać. Tą kamerkę widzieliście. Jeżeli mieszkacie gdzieś właśnie na drugim piętrze, no to warto kupić ze względu właśnie na zoom optyczny. Jeżeli nie potrzebujecie zoomu optycznego, no to nawet i ta mała wam wystarczy, bo jak widzieliście, też sobie radzi z podążaniem za ruchem bardzo dobrze. Jedynie co, jak było słychać, no ta kamera ma dużo bardziej czuły mikrofon. Nawet tam z odległości kilkunastu metrów ten mikrofon zbierał. Ta niestety nawet z jakichś 2-3 metrów już ma problem ze zbieraniem tego głosu. Stąd też, jeżeli zależy wam właśnie na mikrofonie, no to musicie wybrać tą kamerkę. Jeżeli wam niepotrzebne, to w zupełności ta kamerka jak najbardziej wystarczy wam. No bo jak widzieliście, podąża za ruchem i nie ma problemu z tym. Jak najbardziej zapisuje też na kartę. Jedynie co, to właśnie wadą jest no, ten zasilacz, tak? 5V, więc go nie przedłużycie. Tutaj możecie sobie tak naprawdę robić co chcecie, tak? Bo tutaj zasilanie jest 12V i bez problemu można właśnie ten zasilacz tak naprawdę przedłużać. Nawet za pomocą przedłużaczy tak zwanych, u nas na stronie również mamy takie przedłużacze. Jedynie wtedy zasilacz trzeba zastosować 3 ampery bądź też 5 amperowy, w zależności od długości tego kabla. I pamiętajcie teraz również o konkursie. Do wygrania właśnie ta kamerka. Widzieliście, co ona potrafi, także naprawdę warto ją wygrać. No i wszystko. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!